wojnie szwedzkiej, po wojnie ruskiej. Tutaj ksiądz sugeruje, że Polska jest po wojnie. No cóż, Radio Conchita nadaje nasze radio. To FM Euro Conchita. Barbie, Baby, Langström Extra. O pielgrzymkach. Ksiądz chce tu wcisnąć nam, że jakieś pielgrzymki w czasach biblijnych. Nie ma żadnych pielgrzymek. Amerykanka o tym dobrze wie. Chociaż ona jest już u nas tutaj w radiu obrotowym. To FM Euro Conchita. Barbie, Baby, Langström Extra. Amerykanka wie o tym. Ale wiecie Państwo, teraz z Ameryki mamy dużo huraganów, wiatrów, burz, że jak pada deszcz, to ludzie się dziwią, co do cholery, co to za pogoda. Także u nas teraz rzeczywiście wszystko się zmienia. No ale cóż, wróćmy na pielgrzymki. No gdzie? Pielgrzymka w Biblii, no. No chyba ten ksiądz faryzeusz. Brat Jezusa Chrystusa, tak? Nie ma nic piękniejszego niż ludzie, którzy uśmiechają się do ciebie właśnie wtedy, gdy czujesz się tego opuszczony. Są takie różne, wiecie Państwo. Tak, informacje. Jak ktoś jest opuszczony, to może iść w pielgrzymkę Bożą. Ja tu chcę coś nagrać, proszę Państwa, mam inne problemy całkiem. Nie mogę nagrać, bo tu jest już połączenie z internetem, ale tutaj kręci firma Orange. O 6 stycznia, proszę Państwa, firma Orange. Że nawet z Messengera nie można nadać nic, bo... Aha, ciemno jest. Zasłania, które tutaj
Mareczek ma tyle wspólnego. To jest przychylitka opryskliwa, tupeciara, arogancka i udaje taką miłą, żeby dostać kanapkę. Ciągle młoda, nawet na policję poszła. Policjantka mówi, na tej głównej oczywiście policji, proszę pani, ale my tu pracujemy, ale też przecież jedzie, no i by tę piłą kanapkę by zebrała. Mareczek też gdzie nie pójdzie, to wszystko się należy, bo przecież jak z domu dziecka, prawda, jak to dziecko jest niepełnosprawne, jemu się wszystko należy. Także proszę Państwa, kupę śmiechu na wydechu, gdy nadaje to nasze radio, że w ogóle. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Lunch, tu ekstra radio obrotowe, proszę Państwa, radio ruchowe i o, i a, wszystko mamy. Powietrze mają stronę, żeby to troszeczkę właśnie było więcej powietrza. No, także buziaczki, no i proszę jeść kaczki. Ludzie mili powinni być uśmiechnięci, jak w tej Ameryce, natomiast w Polsce nie ma takich ludzi, żeby pili, żeby byli uśmiechnięci, żeby ludzie byli zadowoleni. Hanka tu się uśmiecha, Gronkiewicz, ale teraz coraz mniej ma uśmiechu. Natomiast ten Wynio to on myślał, że ja w jednym miejscu się taki psychiczny, ja mówię sobie, jako ten stary kawaler, to coś ci się złego dzieje na umyśle. Musisz wiedzieć, że ja od ponad 20 lat, no to niektórzy myślą, że 30, nie, ponad 20 lat jestem w prawdzie, głoszę Ewangelię, przecież głosiłam na Ursynowie, po całej Warszawie z pionierkami, wszędzie, chociaż miałam swój stały teren na Pradze Południe. Głoszę od domu do domu, a więc nie siedzę w miejscu. Jestem w strasznym ruchu, nawet Kamilka Łaczany, takie nazwisko polskie, nie polskie, mówi, słuchaj, że ja jestem urodzoną osobą do terenu, do życia, bycia w terenie, a powiedziała mi tajemnicę, słuchaj Kamilko, wiesz, że nie jest to w pełności prawda, dlaczego? Dlatego, że ja lubię gdzieś być na odwiedzinach i gadać godzinami z ludźmi, studiujące z nimi pismo święte, no więc tego czasu miałam 12-14 studiów biblijnych, to znaczy takich ludzi stałych, do których chodzę raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu i prowadzimy dyskusje biblijne, ale w oparciu o podręcznik, to nie są takie, wiesz, o gwiazdach. My musimy się przygotowywać z tematu na temat, no nie przeskakujemy, tylko jeden temat czasem, no nawet i przez dwa miesiące może być analizowany. Także proszę Państwa, no ja przy okazji to sporo mi się tego nauczyło. Potem jak mi się tak jeździło też i też w ruchu, i też w ruchu, uczyło się języka angielskiego, uczyło się kogoś innego, języka niemieckiego, rosyjskiego, nawet i francuskiego. No już nie mówiąc o tym, że polskiego, bo tutaj Polacy nawet nie mówią i w radiu to kafe mówić po polsku. Matematyka, polityka, fizyka. Także proszę Państwa, ja ciągle w ruchu. I ta Kamilka, ona w sumie zgadła. Mówi, że ja bardzo lubię ruch, bardzo lubię inicjatywę. Ja mówię, słuchaj Kamilko, to pewnie po tym, że ja prowadzę ośrodek pod Opolem Pionierski. Pojechałyśmy 26 osób. Trzeba to było zorganizować, pokierować. Ja jako kierowniczka główna. No to może po tym ta Kamilka Kłaczany powiedziała. Potem pod Opole, za Opole, do takiej wiochy Jełowa, prawie jak Jełowa, aż żeśmy się sami zdziwili, troszeczkę wylądowaliśmy. No i tam Natalia mieszkała, która, oni byli w ogóle z Podlasia, ale mieszkali tutaj na Witolińskiej. Myśmy odwiedzali ich, bo oni przyjęli prawdę, zostaliśmy tam Jełowy ze Ścichem takim. I oni wylądowali za Opolem, bo tam można było kupić chatę, czyli dom, za grosze dosłownie, nie wiem za ile to dosłownie, ale oni tam zamieszkali, proszę Państwa, i tak było miło, że nas przyjęli, gościli, a myśmy tę całą wiochę i sąsiednie jeszcze wiochę ogłosili. Także skąd ja znam ich habe keine Brille, że daje czasopismo, rozmawiam z kobietą po polsku daje czasopismo, a ona mówi, ich habe keine Brille, a ja mówię, o, mam po niemiecku, dobrze, świetnie się zdarzyło.
ciągle w ruchu, ciągle w ruchu. Natomiast tutaj w Warszawie, na Pradze Południe, gdzie też, tak jak mówię, 14 studiów biblijnych, no to, no proszę Państwa, no na studiach się siedzi godzinę, dwie, trzy godziny, no trzy godziny to za długo. I bracia dlatego pilnowali, żeby pionierzy, czyli żebyśmy my nie siedzieli na studiach za długo. No bo pionier jak siedzi na studiach za długo, no to przyzwyczaja się, to siedzi, a musi chodzić, bo wiara słabnie wtedy, kiedy my siedzimy i nam postawią kawę, obiad zrobią, różne rzeczy były, proszę Państwa, podczas teokratycznych studiów biblijnych. No ale wiecie Państwo, jak się siedzi, to z kolei jest burza, burza hormonów. Także, proszę Państwa, wspaniałe czasy i ja się dowiedziało mi się. Nawet potem, tak jak mówię, że jeździło mi się też i angielskiego uczyć, to z angielskiego ile mi się zdążyło nauczyć. Ale przecież oczywiście, że Biblię to mi się głosiło dużo, dużo więcej. Dużo więcej, naprawdę naście lat, 20 parę lat i na ochocie. Przecież ten teren, jak mi się było tam na ochocie, ten mi się było tam, mi się było tam na ochocie. Proszę Państwa, ten teren, gdzie jest hotel Polonia, za hotelem Polonia, numer 47, 49, 51 i tak dalej, aż na ochotę przez Marriott. Marriott budowali, ale już zdążyli zbudować był. Proszę Państwa, ja te domy stare, przecież bardzo stare, w samym centrum Warszawy głosiłam po kilka razy. Thank you.
strasznie się nie lubią z tym Mareczkiem. Dlaczego? Dlatego, że Mareczek jest taki sam jak i ona. A przecież jeszcze tutaj trzech, czterech mamy takich, prawda? Także, proszę Państwa, świadków Jehowy Mohery nie są w stanie podrobić w XXI wieku teraz. Zwłaszcza, że świadków Jehowy tutaj nie ma. Świadkowie Jehowy są w Anglii, Ameryce, Białystok i tutaj już te tereny Warszawa i centralna Polska są skazane na zagładę. Państwo zobaczą, co ten Jackowski wygaduje, prawda? No, my to wszystko opowiadamy w naszym radiu obrotowym. Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Radio obrotowe, Państwo zobaczą. Radio obrotowe. Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami. Polska, a wierzy w Maryję. Maryja. Maryja. Naszego narodu. Proszę bardzo. Tak śpiewaliśmy dziś. Słowa te idą w parze z modlitwą wypowiadaną przez tyle pokoleń ojczystych. To jeszcze stare nagranie, bo my tak wspominamy o świadkach Jehowy, to ten papież, jak ma taką bardzo miłą twarz, to też pasuje do świadków Jehowy. Proszę Państwa, ja Państwu tajemnicę zdradzę, że papież swego czasu otrzymał książkę od Świadka Jehowy w szpitalu, w sali tam, gdzie go nie wpuszczano. You can live forever in paradise on earth. There was a book there. You can live forever in paradise on earth. Ja Państwu przetłumaczę. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Jest to książka bardzo trudna i skomplikowana, pomimo, że jest elementarzem do studiowania Pisma Świętego. No ale że ponieważ ludzie nigdy w ręku najczęściej tutaj w Polsce nie mieli Biblii, no to trzeba studiować przy pomocy książki. Oczywiście Biblii, ale przy pomocy książki. Także widziałam zdjęcia, bo mi pokazały siostry czy bracia, już dawno to było zdjęcia, jak papież odbierał książkę od brata, który dał mu tę książkę. Szatan chciał papieża skusić. Papież ma szansę. I tam, proszę Państwa, na Gdekali, na Krakali, na papieża, że jakiś też, że Żyd, że pochodzenia żydowskiego, że jakiś tam Stalin dostarczył. Proszę Państwa, no myśmy to opowiadali, jako że to były cytaty Janka Macieja. O Jezus, no, widziałam tego papieża, widziałam na własne oczy przecież, no, nawet z bliska i ta twarz jego, bardzo miła, taka pasuje bardzo do Świadków Jehowy. I dlatego on zresztą wziął tę książkę od Świadka Jehowy, zatytułowaną You Can Live Forever in Paradise. So, także, proszę Państwa, papież w naszym radiu obrotowym występuje. Proszę bardzo, korona. Radio obrotowe, Radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Proszę być z nami, nas nie opuszczać. Troszeczkę radio się obraca, troszeczkę się trzęsie. Radio obrotowe, Radio obrotowe, proszę się nadać. Proszę radio, Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Boża mądrość dla swego królestwa.